Latać jak ptaki było i jest odwiecznym marzeniem człowieka. Już w mitologii greckiej można znaleźć postać Ikara i Dedala, którzy uciekają z Krety, wznosząc się w powietrze na zbudowanych przez siebie skrzydłach. Ten motyw latania pojawia się również w sztuce. Znany jest obraz Petera Bruegla, pejzaż z upadkiem Ikara, datowany na rok 1558. Ale my mamy rozmawiać na temat działań i twórczości technicznej Leonarda da Vinci. Znany jest zbiór różnego rodzaju rysunków, prac Leonarda da Vinci, nazwany Kodeksem Atlantyckim. W tymże kodeksie znajduje się szereg różnego rodzaju konstrukcji, które Leonardo da Vinci traktował jako pewną propozycję w zakresie techniki. Można tam znaleźć różnego rodzaju maszyny robocze, maszyny wojskowe, różnego rodzaju maszyny użytkowe. Ale z uwagi na moją pasję lotniczą przedstawię Państwu zagadnienia dotyczące lotnictwa. Niewątpliwie Leonardo kwestii lotnictwa poświęcił niemały fragment swojego życia. W tymże kodeksie atlantyckim można znaleźć rysunki takich maszyn latających jak spadochron, śmigłowiec, jak skrzydłowiec, o nim więcej, mądrze albo elegancko mówiąc ornitopter, oraz szybowiec. Leonardo da Vinci zwrócił uwagę, że jeżeli chcemy latać, to powinniśmy naśladować ruch ptaków, bądź też niektórych owadów, a może nietoperzy. W kodeksie atlantyckim znaleźć możemy rysunki m.in. szybowca. Szybowiec był wzorowany na budowie skrzydeł nietoperza. Ale szybowiec nie został zbudowany przez Leonarda da Vinci. Kodeks atlantycki to również różnego rodzaju rysunki dotyczące specjalnej maszyny latającej, mianowicie ornitoptera, czyli maszyny, która ma latać tak jak ptak. Człowiek wyposażony czy też współpracujący z taką maszyną mógłby się wznieść w powietrze, naśladując ruchy skrzydeł ptaka. W kodeksie atlantyckim znaleźć można szereg rysunków, które dotyczą właśnie budowy ornitoptera. Leonardo da Vinci, w przeciwieństwie do Dedala i Ikara, zwrócił uwagę na to, że człowiek nie będzie w stanie latać w ten sposób, że przymocuje jakieś powierzchnie nośne do ramion swoich. Musi mieć specjalną konstrukcję, do której to będą przymocowane powierzchnie nośne i ta konstrukcja będzie napędzana siłą mięśni człowieka. Leonardo zbudował jedynie modele, sporządził wiele szkiców, natomiast te maszyny nie zostały zbudowane. Pytanie rodzi się następujące. Kiedy w takim razie prace Leonarda da Vinci przyjęły realną postać? Kiedy, wykorzystując pomysł, rysunki, różnego rodzaju notatki i przemyślenia Leonarda da Vinci, człowiek wzniósł się w powietrze? Patrząc na rozwój historii techniki, to niewątpliwie ten pomysł budowy ornitoptera, czyli maszyny latającej tak jak ptak, poruszając skrzydłami, towarzyszył ludziom na przestrzeni tych praktycznie 500 lat od działań Leonardo da Vinci aż do czasów obecnych. Patrząc na rozwój lotnictwa, należy wyróżnić z jednej strony budowę maszyn lżejszych od powietrza, czyli aerostatów, i budowę maszyn cięższych od powietrza, czyli aerodyn. Prace dotyczące aerodyn tak naprawdę ruszają dopiero w roku 1852, kiedy to George Cayley w wyniku wcześniejszych swoich prac dotyczących fizyki, aerodynamiki buduje najpierw latające modele szybowców, a potem w roku 1852 pojawia się jego słynny artykuł w czasopiśmie Żurnal Mechaniczny, w brytyjskim czasopiśmie naukowym, w którym George Cayley przedstawia szereg swoich działań dotyczących budowy szybowca, który jest szybowcem pilotowanym przez człowieka. Okazuje się, że właśnie w roku 1852, w wyniku wielu wcześniej prowadzonych prac, eksperymentów, Cayley zbudował szybowiec, który był pilotowany przez chłopca, którego poprosił o współpracę. Zgodnie z tym rok 1852 możemy traktować jako początek rozwoju aerodyn. Artykuł, który ukazał się w Żurnalu Mechanicznym, był inspiracją dla wielu późniejszych twórców. W roku 1870 Francuz Alphonse Penot
również przedstawia swoje dokonania w zakresie budowy modeli szybowców, potem budowy samolotów, właściwie modeli samolotów, które napędzane są taśmą gumową. Ale również w roku 1870 Alphonse Penot przedstawia projekt i patentuje koncepcję samolotu, maszyny cięższej od powietrza, wyposażonej w silnik, który napędza śmigło. Niestety brak zainteresowania ze strony otoczenia spowodował, że Alphonse Penot popełnił samobójstwo. Postacią, która jest łączona w sposób jednoznaczny z budową pierwszych latających szybowców, czyli maszyn cięższych od powietrza, które sterowane są przez człowieka, jest Otto Lilienthal. W roku 1891 Otto Lilienthal zrealizował pierwszy lot szybowcowy na dystansie około 100 metrów. Łącznie Otto Lilienthal wykonał około 2000 lotów w kolejnych latach. Był w stanie pokonać odległość około 300 metrów. W tym celu, żeby prowadzić swoje eksperymenty, został usypany specjalny kopiec, z którego Otto Lilienthal startował. Niestety podczas jednego już z ostatnich lotów Otto Lilienthal uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Ostatnie słowa, które wypowiedział: rozwój techniki wymaga ofiar. W tym samym czasie w Polsce działał Czesław Tański. W roku 1895 zbudował pierwszy polski szybowiec, tak zwaną lotnię. Stąd też dzisiaj, kiedy patrzymy na ludzi latających w powietrzu, na różnego rodzaju ultralekkich maszynach latających, często mówimy lotniarz, lotniarz, człowiek leci na lotni. To związane jest z postacią Czesława Tańskiego. Lotnia Czesława Tańskiego to w zasadzie kontynuacja w pełni prac Leonarda da Vinci, które zostały opisane, przedstawiono rysunki w tak zwanym Kodeksie Atlantyckim, rok 1485. No dobrze, ale w takim razie kiedy powstaje samolot i czy idea maszyny latającej tak jak ptak w ogóle jest możliwa? Okazuje się, że prace cały czas trwały. Od właściwie lat, w których Leonardo da Vinci sporządza swoje pierwsze szkice, George Cayley, Alphonse Penot, Otto Lilienthal oraz Czesław Tański w pełni korzystają właśnie z wiedzy, którą przedstawił Leonardo da Vinci. Mam tutaj oryginalną książkę napisaną przez Otto Lilienthala. Książka dotyczy wszystkich prac i tematów, którymi zajmował się Otto Lilienthal po to, żeby w roku 1891 zrealizować pierwszy lot szybowcowy. W tej książce, tak jak Leonardo, właśnie analizuje budowę skrzydeł ptaków, dokładnie pasjonował się bocianem i obserwując lot bociana, analizując anatomię bociana, Otto Lilienthal zbudował pierwszy szybowiec. Przypominam, że Leonardo da Vinci również wybrał taką drogę. Zajmując się anatomią człowieka, anatomią zwierząt, był w stanie sporządzić szkice, które stanowiły podstawę dla prac następnych konstruktorów. No ale cały czas otwarte jest pytanie, czy możliwy jest lot maszyny cięższej od powietrza, poruszającej skrzydłami tak jak ptak. Wiele jeszcze musiało się wydarzyć od lat, kiedy tworzył i rysunki sporządzał Leonardo da Vinci. W roku 1903 bracia Wright zrealizowali pierwszy lot maszyny cięższej od powietrza wyposażonej w silnik spalinowy, lot kontrolowany, na dystansie kilkudziesięciu metrów, w czasie kilkunastu sekund, ale to jest przełom. Rok 1903 to początek faktycznie lotnictwa. No ale większość ludzi powie, no dobrze, ale przecież nie latano w ten czas i nie latamy tak jak ptaki, nie poruszamy skrzydłami. Mało tego, maszyny, które rysował Leonardo da Vinci, miały być napędzane siłą mięśni człowieka. Okazuje się, że to zagadnienie cały czas pasjonowało ludzi, cały czas pasjonowało konstruktorów. Czy jest to możliwe? Jak to się potoczyło dalej? Bracia Wright, budując swój pierwszy szybowiec, potem samolot, też sięgali do prac Leonarda da Vinci. No ale ktoś powie, tak, przecież nie poruszano tam skrzydłami, był tam silnik spalinowy. Istotnie. Od roku 1903 datowany jest faktycznie ogromny rozwój lotnictwa. Lotnictwo ma za sobą w tej chwili sto kilkanaście lat rozwoju i na pewno jest tym, co zmieniło naszą cywilizację. W większości są to wspaniałe osiągnięcia i wiele dobrych rzeczy zrealizowano dzięki lotnictwu. Kiedy faktycznie udało się wykorzystać siłę mięśni człowieka do tego, aby człowiek zniósł się w powietrze? Nie dało się tego zrobić w czasach Leonarda da Vinci. Przez całe lata konstruktorzy
marzyli o tym, żeby zbudować maszynę cięższą od powietrza napędzaną siłą mięśni człowieka. Wiele prac było w tym zakresie podjętych, najczęściej jednak były to prace podejmowane przez konstruktorów amatorów. Niezwykłe konstrukcje, zazwyczaj nie przynoszące sukcesu. Sytuacja zmieniła się radykalnie w roku 1959. Brytyjski przemysłowiec Henry Kremer ufundował 3 nagrody dla zespołów, które zbudują tak zwany mięśniolot, czyli maszynę cięższą od powietrza napędzaną siłą mięśni człowieka. Pierwsza nagroda to 50 tysięcy funtów, mówimy o roku 1959. Trasa w kształcie ósemki, odległość między zwrotnymi położeniami około 800 metrów. Druga nagroda 100 tysięcy funtów, przelot nad kanałem La Manche i nagroda wartości blisko 1 000 000 funtów dla zespołu, który na mięśniolocie w czasie 1 godziny pokona dystans maratonu, czyli ponad 40 km. Nagroda Kremera niezwykle zaaktywizowała działania w zakresie budowy mięśniolotu. Właściwie na całym świecie, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, również w Polsce, nadal konstruktorzy, amatorzy podejmowali szereg działań mających na celu zbudowanie mięśniolotu. Od roku 1959 można by wymienić wiele konstrukcji, którymi nie udało się zrealizować tego marzenia o locie maszyną napędzaną energią człowieka. Dopiero prace słynnego konstruktora, szybownika i aerodynamika związanego z Agencją Lotów Kosmicznych NASA, Paula McCready'ego, zmieniły to. McCready był słynnym konstruktorem, doskonałym aerodynamikiem i na przełomie lat 60. i 70. zespół, który prowadził, podjął niezwykle zaawansowane działania techniczne, naukowe, mające na celu zbudowanie mięśniolotu, czyli czegoś, o czym marzył właśnie Leonardo da Vinci. I w wyniku prac właśnie zespołu prowadzonego przez Paula McCready'ego w roku 1977 został zbudowany mięśniolot Gossamer Condor, którym zdobyto pierwszą nagrodę Kremera, czyli przelot w kształcie ósemki, punkty zwrotne w odległości około 800 metrów, a następnie ten sam zespół zbudował następną maszynę napędzaną energią człowieka, mięśniolot Gossamer Albatros, który w roku 1979 pokonał trasę nad kanałem La Manche. Ale sceptycy znowu się odezwą. No zgoda, wykorzystano energię człowieka, ale przecież były to maszyny cięższe od powietrza, które były napędzane śmigłem, czyli tak jak to jest od czasów braci Wright, a tak naprawdę od czasów Alphonse Penot. Temat w takim razie ornitoptera nadal, ktoś powie, jest otwarty. Nie, proszę Państwa, udało się w końcu zrealizować marzenie Leonarda da Vinci, które przedstawione zostało po raz pierwszy w roku 1485. Mianowicie w roku 2010 został zbudowany mięśniolot Snowbird, który lata właśnie poruszając skrzydłami, tak jak to chciał Leonardo da Vinci. Zespół, który zbudował mięśniolot Snowbird, był związany z Instytutem Badań Aerodynamicznych w Toronto. W ten sposób po w zasadzie ponad 500 latach udało się zrealizować tą wspaniałą wizję Leonarda da Vinci, czyli budowy ornitoptera, maszyny latającej tak jak ptak i w zasadzie marzenie, które związane jest z mitem greckim Dedal i Ikar, którzy uciekają z Krety na skrzydłach przyczepionych do swoich ramion.